Proszę nie kamerować. Gdzie pan jest? Już mogę iść, nie ma problemu? Nie no, musi pan poczekać chwileczkę, proszę pana, bo pan wie jaka teraz jest sytuacja. Jaka? Proszę poczekać, musimy wyjaśnić. Niech pan mnie nie dotyka. Niech proszę pan mnie nie dotyka. Ja proszę odejść ode mnie. Pan nie ma prawa mnie zatrzymywać na terenie publicznym. Proszę odejść proszę ode mnie natychmiast. Proszę nie kamerować. Co, nie słyszałem co pan mówił, bo daleko pan jest? Proszę nie kamerować. Kim pan jest? A pan kim jest? Ja jestem z Sądanu. Ja jestem turysta. Dlaczego nie? Taki ładny budynek, ciekawy. Mogli postawić blok taki kwadratowy. Czy też po prostu sześcian, a zrobił ładny. Sądzi pan, że ten obiekt jest ciekawy pod względem takim architektonicznym? Mam nadzieję, że nas pan nie ujmował, bo ja nie życzę sobie, żeby wyjść na pana gdzieś tam filmika. Pan wszedł w kadr, to był pan, ale proszę się nie obawiać, na pewno. A przepraszam, a pan w jakiej filmie? Ja nie jestem w żadnej filmie, ja jestem osobą indywidualną, filmującą sobie to, co widzę i co mnie ciekawi, proszę pana. Proszę pana, ostatnią rzeczą, jaką ja chcę, czasami ludzie wzywają służby, jakby pan mi poinformował tylko, czy już wszystko jest w porządku, bo ja na pewno nie chcę po mieście uciekać przed nikim, nie? Już mogę iść, nie ma problemu? Nie no, musi pan poczekać chwileczkę, proszę pana, bo pan wie jaka teraz jest sytuacja. Jaka? No są podniesione gotowości. A na co mam czekać? Pan był tak uprzejmy powiedzieć. Na policję. A wezwaliście policję? Tak. Takie mamy procedury, proszę pana. Żeby wezwać policję jakoś? Tak, jeżeli jest nagrywany obiekt strategiczny, to obiekt strategiczny, pan sobie zdaje z tego sprawę. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale to nie zmienia faktu, że jest to dozwolone, proszę pana. Słucham? To nie zmienia faktu, że jest to dozwolone, więc... Dobrze, no to... Proszę pana, takie znaki nic nie oznaczają w praktyce. Znak sam sobie nic nie oznacza, musi być umocowany prawnie, nie? Jak pan sobie na płocie powiesi jakiś tam znak, że pan nie chce, żeby ktoś coś robił na zewnątrz pana posesji, to on nie ma znaczenia. Dobrze, to nie będziemy, proszę pana, dyskutowali, pan poczeka chwileczkę. Dobrze, proszę pana, pan jest uprzejmy, to ja poczekam. Tutaj tylko będę na tym pewnie. Dzień dobry.
Dobrze. Soli do pełna tego obiektu. Czego pan tutaj zdjęcia robi? Jaki cel, że jest? Cel zainteresowania. No jest to. Takimi obiektami, proszę pana, jestem na wycieczce. Jest to obiekt strategiczny. Bardzo dobrze. Niech jest. No. Że jest no. Dodatkowo ciekawy architektonicznie. A no niby tak. No, atrakcyjny, dlatego przyszedłem, no ale tak jest. I nagrywam. Co z jego strategiczności wynika? Że co, nie wolno go fotografować? No wie pan, to jest jakieś tam podwyższone. Jasne. Ryzyko takiej rzeczy w związku z tą wojną, bo... Rozumiem, proszę pana, natomiast nie zmienia to faktu, no. Że ja nie łamy tutaj prawa, no i po prostu wymyśliłem sobie, że tak pod wieczór sobie przyjdę, a jak nie będzie tutaj było, to nie będzie dużo papież. I sobie pofilmuję chwilę, panowie mi bezimnie, żebym poczekał. No jakaś przeczam. Służba włamna w legitymowaniu pana wylegitymuje, żebyśmy sprawdzili. To się jeszcze okaże, czy nie wylegitymuje. To nie jest no nie jest łatwo, ale policja ma uprawnienia. Każda osoba w jakikolwiek sposób podejrzana już ten. Ja jestem gdzieś podejrzany. A może pan być podejrzany, że pan zbiera materiały? Mogę być? No, mogę tak, być podejrzany, tak, to nie oznacza, że jest. No ale to jest wystarczające, żeby pana wylegitymować. Myśli pan? No tak. A ja myślałem, że to trzeba mieć podejrzenie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, żeby kogoś legitymować względnie bycia świadkiem, wie pan, już podejrzane zachowanie, już jest... O co podejrzane, proszę pana? Podejrzenie samo w sobie nie istnieje. Ktoś musi być o coś podejrzany. Nie ma takiego czegoś jak osoba podejrzana. On wie pan, normalnie na co dzień tu nikt nie przychodzi, nie robi zdjęcia tego pałacu. Ale proszę pana, kultury czy coś takiego. No. Ja panu to jest zwykły budynek, fakt, że no jest ciekawy. Ja panu coś powiem. No. Gdyby ktoś chciał, żeby na przykład nie robić zdjęcia tego obiektu, to by wybudowali sześcian w stylu PRL-owskim. Ja panu... Ale zrobiono atrakcyjną bryłę, która mnie osobiście ciekawi. Jest fajnie zaznaczona, różne elementy tutaj ma ciekawe. I ona jest ciekawa architektonicznie. I dziwi mnie, że ktoś się dziwi, że ktoś inny fotografuje. No takie mamy procedury reagować na to. Wie pan. Ja proszę pana rozumiem, nie? Ja tylko i wyłącznie z grzeczności tutaj czekam, bo panowie mnie poprosili. Ja nie łamię tutaj prawa. Nie, po prostu przyszedłem. Przechodzę wzdłuż tego zakładu, fotografuję i chciałem za chwilę już iść. Ale jeżeli mamy czekać. Chwilę pan poczeka. Proszę pana, poczekam. Nie mam zamiaru gdzieś, żeby mnie służby ganiały po mieście. Teraz, jak ktoś przechodzi się spojrzy na ten budynek, on też teoretycznie rejestruje w głowie obraz tego. To nie są podstawy do legitymowania, ponieważ każdy tak robi. No, więc jestem legitymowany. No, ale nie tam dewagować. Podejrzenie, proszę pana, w każdym razie musi być o coś. Nie może pan do kogoś mówić, że jest podejrzany, ale nie mówić o coś. To tak nie działa. Podejrzenie jest zawsze o coś. Samo w sobie podejrzenie no, nie istnieje. No ale mówię panu, no na co dzień tego obiektu tu nie fotografują. Jest proszę pana, na co dzień? Widzi pan, nie jesteśmy zwykłymi ochroniarzami, mamy broń, całe środki przymusu. Świadczy to, że to jest obiekt strategiczny. Coś ważnego dla bezpieczeństwa tego terenu, no wie pan. A proszę pana, my jesteśmy na terenie tego obiektu, czy już jesteśmy poza? No poza, no ale... Poza, nie? A może pan na pewno może przebywać poza terenem, poza samochodem z bronią tutaj na tym terenie? Tak, teren przy, zakład i teren przyległy. Tak? Jakby pan nie wiedział, to jest jeszcze teren zakładu. Nie, proszę pana, to nie jest teren zakładu. To jest teren zakładu, proszę pana. Proszę pana, rozmawia pan z ekspertem w sprawie systemów informacji przestrzennej. Ja dokładnie wiem, gdzie się znajdujemy, na jakiej działce. Nigdy nie przekroczyłem terenu tego zakładu. Proszę nie wypowiadać takich rzeczy, bo ja jestem przygotowany do takich rzeczy. No to nie będziemy się kłócić. Nie będziemy, to nie jest teren zakładu, proszę pana. To jest chodnik publiczny. No jest chodnik publiczny, ale przylegający do zakładu. Jeżeli ja mam, proszę pana, działkę przylegającą do zakładu, to pan może mi, przepraszam za określenie, to nie jest uderzenie pana, skoczyć. To nie ma znaczenia, pan nie ma uprawnień na mojej działce. Tak, tylko że teraz niech pan zrozumie, że musimy na takie coś reagować, bo to jest inna sprawa. Pan zareagował, wezwał, poprosił mnie, był pan w miarę uprzejmy, więc dlatego czekam tylko i wyłącznie. Jakby pan mi wyskoczył z zakazami, proszę zaczekać i tak dalej, to prawdopodobnie olałbym pana i poszedł sobie. Ale był pan uprzejmy, w związku z czym czekamy i nie ma problemu.
ludzie jeżdżą samochodami, nie? Mają w środku kamery, bo pan sobie zdaje z tego sprawę, że nagrywają. Przecież nie każdego kontrolujecie, a wiecie, że mają kamery, nie? No więc nie zatrzymujemy wszystkie osoby, tylko po prostu no, jest domniemanie niewinności, w sensie, że ktoś nie ma złych zamiarów, a po prostu nagrywa sobie drogę. A mógłby przecież nagrywać dla celów, o których pan zasugerował, który pan zasugerował, czyli jakieś tam niezgodne z prawem. Bo rozumiem, że o to chodziło, że nie wiadomo, czy ktoś nie wykonuje czegoś do niecnych celów. Więc nie zatrzymujemy ludzi. Dlatego jak ktoś idzie na chodniku, to jest to taka sama sytuacja, jak ktoś idzie samochodem i nagrywa. Ma pan kamerę w tym samochodzie? Nie. Halo? No jesteśmy tutaj z panem, czeka, bo nie wiem, co teraz kiedyś mówił, czy on będzie gdzieś kogoś tego domu. Paweł. No ma aparat, interesuje się, mówi świetna, mówi tutaj, no budowa do tego spalania, no bo to jest ładna, no i co by to robić. Na rozmowy nie wynikało, żeby ktoś wzywał służby. No nie wiem, czy ten mojemu mówi nasz... Bo ja nie wiem teraz, na co my czekamy. Nie, nasz dowódca mówi, że poinformuje policję, bo chce wiedzieć do swojej książki. Ale tam, on dopiero teraz to zrobił, my czekamy. No chyba, że... Czekaliśmy 15 minut bez... Ja rozumiem, że pan zgłasza, ale pan powiedział, że jest policja. No Janek dopiero teraz dzwoni na policję. No wiecie panowie co? Wcześniej do Adama dzwonił. Aha, aha. I Adam powiadał. Aha, takie coś, no to nie wiem. Nie. No, wie pan, takie przetrzymywanie, w sensie, no panowie fizycznie mnie nie przetrzymujecie. Ja równie dobrze mógłbym odejść, ale takie numery typu czekamy, bo jest powiadomiona, ale nie została powiadomiona, no to jest zabieranie mi już czasu, nie? Jeszcze panu parę minut nie zbawi. Nie zbawi mi parę minut, rzeczywiście 10 jeszcze poczekam. Chwilę pokażę, że... Będziemy tu czekać już kolejne pół godziny, bo ktoś sobie żarty zrobił. Nie widzę, żeby był jakiś potężny ruch gdzieś. No w Rzeszowie jest, wie pan, stąd do centrum Rzeszowa 20 minut trzeba. Jeszcze teraz, dopiero. My tu, proszę pana, czekamy pół godziny. Po 19. Proszę poczekać, musimy wyjaśnić. Pan mnie nie dotyka. Proszę pana. Nie dotyka. Proszę poczekać. Proszę mnie nie. Ale mówię, teraz jak już policja jest wezwana, proszę odejść ode mnie. Pan nie ma prawa mnie zatrzymywać na terenie publicznym. Proszę odejść ode mnie natychmiast. Natychmiast proszę ode mnie odejść. To proszę dać się mi wylegitymować. Bo pan zwariował, ja jestem na publicznym. No to niestety. Proszę pana, ile ja mam czekać? Mówiliśmy, że 10 minut. To nie ode mnie zależy. No to ma pan pecha, bo właśnie ja korzystam z swoich praw i odchodzę. No to idziemy z panem. Pan sobie idzie. Popełnił pan duży błąd dotykając. To nie ode mnie zależy, kiedy oni przyjadą. Od pana zależy, czy mnie pan dotyka, czy nie. Proszę pana, żeby pan został, nie? Nie interesują mnie pana prośby. Ja czekałem pół godziny tu pana, proszę pana. Co mnie interesuje, to, że ktoś ma problem z moimi legalnymi czynnościami. Jest pan jakimś przedstawicielem prasy, coś takiego? Ja już panu wszystko powiedziałem. Jestem osobą prywatną, która jest na wycieczce i robi zdjęcia temu, co go interesuje. A ten obiekt jest dla mnie bardzo ciekawy. Koniec tematu. I to jest, mogłem milczeć i nic nie mówić. Pan mnie zaczął dotykać. Skąd panu przyszło do głowy, że na publicznym chodniku w momencie, nie kiedy wiem, proszę pana, ja takie mam procedury. Mamy procedury, żeby wyjaśnić, kto robi zdjęcia. Nie jestem na terenie zakładu. Mam to wyjaśnić, a nie wiem, kim pan jest.
Zobaczymy, jakim pan samochodem odjedzie. No, zobaczmy. Nie naruszałem pana nietykalności cielesnej, nie podejmuję przestępstwa wykroczenia, a pan zdecydował się na chodniku publicznym nie dotykać, zatrzymywać. O, proszę pana. Oświadczam panu od razu, jeżeli jeszcze raz pan mnie dotknie, zostanie pan ujęty obywatelsko. Żarty z pana robi. 40 ponad minut jesteśmy. Nie ma żadnej policji. To nie jest. No to jakby żarty robił, no proszę pana. Robi żarty sobie, proszę pana. Tak no. Ludzie mają. Solidu tak się zdarza niestety. Taki rzeczy nie widziałem. Dla mnie osobiście też taka interwencja jest niezasadna, proszę pana. Osobiście w moim rozumieniu, ale tak. Pan mnie zatrzymuje. Ale takie mamy, mamy ustalić kto. Nic pan nie ustalił, kto ten. Nie podam żadnych danych ani niczego takiego. Naprawdę. Do czego by to doszło, żeby człowiek chodzący po chodniku i zgodnie z prawem korzystający z swojego telefonu podawał dane komuś, bo ktoś sobie życzy. Co mnie interesuje, procedura wewnętrzna zakładu. Jesteśmy poza zakładem. No nie ma, nie wiem co oni. Mówię panu, kolega zaprosił pana do policji i prawdopodobnie za drugim sobie zażartował. Bo pan dzwonił drugi raz i ta rozmowa wyglądała tak, jakby nikt nie wzywał wcześniej. A już czekaliśmy ponad 15 minut wtedy. Nie wiem. Takich żartów, które ja nie widziałem. Lubi pana ten kolega, dowódca, czy co? Dowódca. Lubi pana? Bo może to naprawdę. Nie, no to różne rzeczy się zdarzają. Czekałem bardzo długo. Przecież nie może pan powiedzieć, że nie. Ile mogę czekać? Co, kim ja jestem? Żeby tutaj poświęcać czas ochronie? 2 godziny, 3? Może mam do 4 rano czekać. Co? Proszę pana, idę prosto tutaj, tym chodnikiem. Ja nie będę nigdzie uciekał przez żadną policję. Jak będą chcieli, to nie ma problemu, nie ślubię. Zagłębię do dzwonka, zapytaj się, czy pan tutaj opuści, czy co ono na mnie. Niech pan dzwoni, ja czekam tutaj minutę z panem na telefon, pan mi daje czas. Czas, bo widzi pan, nic nie jedzie, nie ma tam nic, nie staje, żadnych świateł. Z tej strony nic też nie ma. Przepraszam pana, że pana tak odepchnąłem, ale rozumiem pan, że ja muszę się bronić też, bo jak ktoś mnie zatrzymuje. I na pewno ta policja jedzie? Bo pan już się tu zniecierpliwy, żony widzę, który pan tego już przeciwko kawałek. Nie wiem, co to robiło. No nam się nie da wylegitymować. No, bo nic z jakiej racji. No. Nie mówię, pan idzie, nie mówię, że nie ma podstawu tu zatrzymać. Niech pan powie, jaki ja przepis łamie i ja bym się legitymował, jakbym był na terenie zakładu i łamał przepis. Na terenie zakładu ma pan takie uprawnienie do legitymacji. Poza terenem, polega na tym, że ja bym na terenie zakładu bez żadnej zgody nie filmował. Ja filmuję poza, tak jak, nie wiem, no, ludzie jeżdżą z kamerami w samochodach i filmują. Nie, że dzwonię w szansę do żółnego, nie wiem, jakiego do żółnego. Pożywam ludzi, że nic nie stoi. To już jest 50 minut, proszę pana. Już się ściemniło, ja przyszedłem, było jasno. Całkowicie. Tu proszę pana, 45 minut, 46. Od momentu, kiedy panowie mówiliście o wzywaniu policji. Czekałem ponad pół godziny, ponad. Na uprzejmie to zrobię, z uprzejmości.
Dobra, proszę pana, to są żarty jakieś. Ile człowiek może czekać na policję? Do widzenia panom.